Jako młoda dziewczyna byłam w Teze. We Francji, w Teze, w wiosce, jeszcze żył brat Roże. I pamiętam tam jedną z konferencji jednego z braci, na której mówił on o tym, jak można rozeznać powołanie swoje. I on powiedział, że jest na to jeden bardzo prosty sposób. To jest po prostu modlitwa. Ale o co chodzi w tej modlitwie? Nie chodzi o to, żeby zagadywać Pana Boga. Właśnie nie. On przyrównał wtedy nasze życie do takiej wzburzonej rzeki, która płynie wartkim strumieniem, ale modlitwa jest taką chwilą, takim momentem, kiedy ta rzeka się uspokaja. Kiedy po prostu wszystkie te, no nie wiem, brudy opadają na dno. I nagle woda staje się czysta, prawda? I możemy zobaczyć, co na tym dnie jest. Modlitwa jest właśnie takim czasem, w którym możemy w spokoju, ale trzeba sobie ten czas naprawdę dać, w spokoju możemy pozwolić, aby to wszystko, co nas nurtuje, żeby opadło. I wtedy widzimy dno naszego serca. Na dnie naszego serca są nasze najgłębsze pragnienia. Naprawdę możemy je dostrzec dopiero wtedy, gdy się jakoś uspokoimy przed Panem Bogiem, kiedy w Jego obecności spojrzymy, co tam się dzieje. I tak naprawdę pójść za tymi pragnieniami, pójść za tym pragnieniem. Ja pamiętam, że właśnie miałam to pragnienie służenia Panu Bogu, pójścia za Nim, no nie? I za tym pragnieniem poszłam. I naprawdę tak, zobacz, jakie są Twoje pragnienia. Jeżeli Jezus jest Twoim pragnieniem, to po prostu za Nim idź.